wita ponownie. Tym razem, jak się domyślacie, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Zapewne zauważyliście, że za oknami widać już choinki, czy słychać rozbrzmiewające piosenki bożonarodzeniowe. Czy jak Maria Carey nie chcemy zbyt wiele na święta? Czego życzymy sobie, a czego innym? Posłuchajcie, czego udało nam się dowiedzieć. For Christmas, I would like to be healthy and to spend this time with my family. For other, I wish everybody a lot of fun and love for New Year's Eve. Merry Christmas. Z okazji świąt życzymy Wam smacznego jajka i mokrego wirusa i wszystkiego najlepszego, magicznych świąt. Ja zgadzam się z kolegą i życzę Wam tego samego. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę wszystkim złożyć chyba tego, co jest najważniejsze w życiu, a mianowicie zdrowia, miłości, ciepła rodzinnego. Życzę, aby nikomu w tym dniu nie zabrakło poczucia, że jest ważny, kochany i że naprawdę ma na kogo liczyć. Niech ten Jezus, który się narodzi tej nocy, cudownej nocy, nauczy nas tego, co w jego życiu było najważniejsze. Pokory wobec świata, drugiego człowieka. Pamiętajmy, że żyjemy wśród ludzi i dla ludzi. Niech ten dar Bożego Narodzenia sprawi, że nasze życie będzie lepsze, wartościowsze, bogatsze, a przez to szczęśliwsze. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt! Życzymy Wam dużo dobrych ocen. Na święta, żebyście spędzili ten czas z rodziną, miłości, z Bogiem. Żebyście zjedli jak najwięcej pierogów. Co życzy sobie Pani na święta, a czego innym? Sobie życzyłabym odrobinę spokoju, ciszy i możliwości odpoczynku. Natomiast generalnie wszystkim sobie też życzę spokojnych, zdrowych, udanych, no pewnie białych świąt, dzięki którym spełnią się nasze marzenia, spotkamy się w gronie rodzinnym, będzie miło, przyjemnie, wesoło. Później oczywiście chciałbym życzyć sobie dużo szczęścia. Bo w sumie nie brakowało mi do siły. A jeszcze więcej zawsze się przyda. Także no, tego sobie życzę. Jeszcze sobie dobrze, zabawnie spędzonych świąt z rodziną i przyjaciółmi. Ja też przede wszystkim życzyłbym sobie szczęścia, zdrowia. No i w przyszłości może jakieś dziewczyny, które już nie rozwiązuje się Kasia nawet. Ręka. A wszystkim pozostałym życzę zdrowych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, żeby spędzili je w gronie najbliższych. To najważniejsze. Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy lubią święta i którzy ich nie lubią, którzy będą je przeżywać w domach albo będą je przeżywać u przyjaciół, u bliskich, wszystkim, którzy dostaną prezent i go nie dostaną, chciałbym życzyć wraz z klasą drugą R wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. A wszystkim uczniom naszego liceum życzymy dużo ciepła, świąt spędzonych w gronie rodzinnym i niech Jezus na nowo narodzi się właśnie w tym Okay, so Christmas is coming, New Year's coming, it's a very special time for all of us. I'm sure as students you're happy to have a break from school and from teachers, but as you asked me to spare a few minutes, I would like to tell you something, because sure, presents, the food, the tradition is very important, but don't forget that much more important during the Christmas time is not the presents, actually, it's not what you what you get and what's waiting for you in the packets under the Christmas tree, it's the people you are with, right? So enjoy the time spent with your family, with friends. Have a very, very Merry Christmas. And I wish you all the best in New Year. Thank you. Chciałbym życzyć wszystkim osobom zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, co najlepsze.
a sobie dużo piątek w szkole i troszeczkę procentów. Dla wszystkich uczniów naszego liceum ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz nauczycieli składam serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Życzę spokojnych, wesołych świąt, aby przyszły rok dał nam wiele radości i spełnienia wszelkich marzeń. Przepraszam was bardzo serdecznie. No tak, tak ja spędzam święta na montowaniu filmu. Życzę wam wszystkim wesołych, radosnych, pogodnych i takich magicznych świąt. Dużo śniegu, żeby wam napadało pod domami. W ogóle życzę wam wszystkiego co najlepsze na ten nowy rok, który nastanie. Dużo sukcesów dla maturzystów zdania matury oraz uśmiechu, bo uśmiech w życiu jest najważniejszy. Wesoły świąt. Miesiąc wesołych świąt! Wesołych świąt, już jesteśmy do nowego roku. Dziękujemy. Ale to po angielsku mam powiedzieć, tak? A to mama ci powiedziała po angielsku? Słyszałem. Nie, to nie ma być po angielsku. Raczej. Tak. Jak wolisz, być po angielsku. Jest, jak coś. Ja już czekam. Już czekasz? Tak, cały czas. No mów! Czekaj. Nagrywasz to? Nagrywaj. Nagrywam. Będzie after sceny. No. Najlepsza after scena. Nie nagrywa. No. Atka, no. And spend. No gdzie ja się patrzę? Dobra, jeszcze raz, bo ja się tu patrzę. Z tą godzinę masz ten nek. Dobra. Możesz położyć na aparacie. Ciebie. Co przeze mnie? Muszę, żeby potem... Tak, ja potem pana wytnę jak coś, to dałem tam. Nie ma problemu. To sobie dobrze, zabawnie spędzonych świąt. Polecimy przyjaciółmi. Tyle. Nie wiem, ja... Czego ci przystawało się na święto? Ja wiem. No dobra, to się wytnie, tak się spoko. Klasa 1C, witam ponownie. Tym razem w Boże Narodzenie. Na pewno! Bożego Narodzenia. Wszędzie z witryn sklepowych widać już... Kurde! No niech pan zamyka szkołę i tak. Przed świętami pan zamyka. Czekaj, zamykam szkołę. Nie, dobra, już nie mam. Okej, nagrywa się jak coś.